W udzieleniu czwartym mamy wskazać, które spośród podanych prostych będą równoległe. Czyli tutaj na chwilkę przypomnijmy sobie, w jaki sposób stwierdzamy, czy proste są równoległe. Otóż, gdy mamy wzór funkcji podany w postaci kierunkowej, to jest wzór funkcji liniowej, to żeby dwie proste były równoległe, to wówczas ich współczynniki kierunkowe muszą być takie same. Współczynniki kierunkowe to będą te liczby, które znajdują się tutaj, czyli przy naszym x. No to teraz zobaczmy. Jeżeli chodzi o L1 o tą prostą, to my mamy x tutaj, czyli to oznacza, że nasze A to będzie jedna druga, czyli zapiszmy sobie. A równa się jedna druga. Spójrzmy teraz na tą prostą. Tu mamy x, czyli to będzie nasze A, tu mamy minus 1 drugą. Patrzymy dalej x mamy tutaj, to jest a, czyli a jest równe 2. Kolejny przykład. Tutaj mamy x w tym miejscu. Uważajcie, nie zawsze ten wyraz z x musi być jako pierwszy podany. Czyli x mamy tutaj, czyli to będzie nasze a, zatem a jest równe 2. No i spójrzmy dalej. x mamy tutaj, czyli to jest a i wynosi minus 1, 2. Tu mamy a, czyli a to minus 2. Następnie tutaj mamy nasze a, czyli 2. No i jeszcze tutaj x mamy w tym miejscu, czyli a to minus 1, druga. No i gdzie mamy takie samo a? Poszukajmy. Tu mamy 1, drugą. Czy jeszcze gdzieś mamy 1, drugą? No widzimy, że nie. Tutaj mamy minus 1, drugą. No i minus 1, drugą mamy tutaj. Minus jedną drugą mamy tutaj i jeszcze w tym miejscu. Czyli możemy zapisać, że równoległe będą proste L3, L5 oraz jeszcze L8. No i teraz spójrzmy dalej, czy jeszcze będą jakieś równoległe. No tutaj widzimy, że A jest równe 2, tutaj A także będzie równe 2. No i sprawdźmy dalej. No i w przypadku tej prostej, a także wynosi 2, czyli to też będą proste równoległe, czyli zapiszmy, że mamy tak prostą l2, l4 oraz l6.